Wiele sobie wyobrażamy, a jeszcze więcej będziemy sobie wyobrażali. Ale jednego nie musimy, ponieważ już to realizujemy. Poznajmy ścieżki tematyczne 5. edycji Open Eyes Economy Summit i posłuchajmy o działaniach ich współorganizatorów. Szanowni Państwo, w szkołach samorządowych krakowskich zaczynamy program, który będzie programem takiego innego podejścia do klimatu, do przyrody. To jest taki pierwszy krok do tego, aby zmienić oblicze szkoły w kierunku zmian klimatycznych szeroko rozumianych. Kongres Open Eyes Economy to jedno z takich wydarzeń, które skupia teoretyków i praktyków solidarnego działania, solidarnego zmieniania świata. Gdańsk jako miasto solidarności i wolności praktykuje te wartości na co dzień. Naszym marzeniem jest to, żeby nie tylko Gdańsk, ale cała Polska, Europa i świat mogły rozwijać się solidarnie. Sztuczna inteligencja to olbrzymia szansa, ale także realne zagrożenie dla ludzkości. Stąd też w badaniach nad sztuczną inteligencją ważna jest nie tylko wiedza techniczna, ale także etyka. Uwspólnianie dóbr kultury, dóbr twórczej wyobraźni to sprawiedliwe dzielenie się dla wspólnego przetrwania i dla rozwoju. Dziś w 2020 roku, roku szczególnym, widać wyraźnie, wyraźniej niż kiedykolwiek, jak kłopotliwa, jak trudna to sprawa i widać, że znaleźliśmy się na rozdrożu. Twórcza wyobraźnia i trzeźwa kalkulacja nie muszą być skłócone. Nasze miasto konsekwentnie awansuje w światowych rankingach, szturmując pierwszą ligę miejsc atrakcyjnych dla mieszkańców, inwestorów oraz turystów. Widzę w tym dużą zasługę sprawnego i odpowiedzialnego zarządzania, a to, jak wiadomo, wymaga odpowiedniego kształcenia. W Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie uczymy ekonomii i zarządzania w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem i troską o środowisko naturalne. Tak, by kolejne pokolenia mogły tworzyć jeszcze lepszą przyszłość. Małopolska jest dzisiaj połączona siecią niskoemisyjnej kolei. Tworzone ścieżki rowerowe to także nadzieja na czysty transport. Coraz więcej osób rezygnuje z palenia paliwami stałymi. Zmiany, które przygotowujemy w Małopolsce związane z Funduszem Sprawiedliwej Transformacji, ale przede wszystkim w ramach programu LIFE dla klimatu, tworzą z Małopolski lidera zmian środowiskowych. Przygotowujemy się do walki o lepszy, czysty świat. Zmiany wdrażane w miastach, w gospodarstwach domowych, w firmach i instytucjach wpisują się zawsze w szerszy, globalny kontekst. Naszą rolą jest jak najlepiej go zrozumieć. Wiemy również, że świat to system naczyń połączonych. Nie ma więc innego wyjścia niż tworzyć wspólny, globalny ład wartości. Do działania! Gotowi? Wspólnie zaczynamy 5. edycję Open Eyes Economy Summit.